Młody, znowu jakieś niekonwencjonalne ruchy? Oczywiście. Dobra, młody kot pokazuje znowu, na co go stać. Oczywiście ja już tam byłem przed tobą, nie? Wysoka ściana, na razie nie będę pokazywał tej skali. Niech to zostanie w pamięci. I zaraz zobaczymy, do czego zdolna jest dzisiejsza młodzież. Nie, że ja cię podpuszczam, nie? Kurwa, a woziłeś tędy? Nie. O kurwa, to... Ej, kurwa, żebyś tam nie wywinął numeru. Ja pierdolę. Już tędy nie właśnie. I wszystko się dzieje na żywo. Najlepszy człowiek. Sam chciał wejść do góry. Ale ta drabina jest słaba. No domyślam się, kurde. Cholera. Szczyt. Budynku z ZNTK. I kurde, wchodzi dalej, nie wierzę. No to znaczy wierzę, bo... Ogromny biurowiec, hala naprawcza. Bardzo wysoko. Kot do góry. Będziesz właził teraz tam? O kurwa, włazi dalej. I tak właśnie urbex przenosi się na wyższy poziom. Młody już do góry. Tutaj pamiętne zakłady naprawcze. Napis. I już proszę, młodzież do góry. To jest niesamowite, kurde, bo to jest... O kurde, tej. Co tam jest? Jaki jest dach? Niesamowita skala. Budynek jest naprawdę wysoki. Parę pięter w górę, może 6. No, ekstremalny urbex. Tylko na wypadach z nami. Szukając śladów PRL-u, dochodzimy też do takich przełamywania swoich strachów. Przy tym można nieźle się bawić i zapomnieć o tej szarej codzienności. No już jest gdzieś do góry, pewno Wałęsa się po tym dachu. A ja na zwiadach tutaj. Pamiętny napis. Już zwinięte zakłady naprawcze ZNTK. Czyli kolejowa hala eksplorowana już przez wiele osób. O nie, wchodzi jeszcze do góry. Ej, ty tam włazisz na ten napis? Ej, no kurde, przecież to jest mega wysoko, żebyś tam coś nie zrobił, ej. Młody chce, kurde, no nie wierzę, kurde, on jeszcze włazi tam wyżej, to jest człowiek, kurde, pirania. On się niczego nie boi. Ale widok. Tak? No super. Kurde, to jest ekstremalne, młody. A ty się nie boisz wysokości? Boję się, ale takich drabin nie. Ja się boję chodzić. Dobra, tutaj nie. Jesteś jedną z liter na tle napisu. Zakłady naprawcze transportu kolejowego. Ten. Zakłady naprawcze kolej. No ekstremalnie. No. Ja go tutaj... Ej, byłeś tam już dzisiaj? Tutaj nie, tylko tam na początku. Kurde, widok jest fajny? Bardzo. Mam nadzieję, że twoja mama tego nie zobaczy. Ale no sam tam włazisz jak kot, kurde. Do usłyszenia w następnych moich odcinkach śladami PRL. A ja patrząc na sam ten obrazek jestem już totalnie zluzowany. Do usłyszenia.